bracia, siostry. No, naprawdę niezmiernie się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj z wami być. Dawno nas nie było, bardzo dawno. Tym bardziej się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Cieszę się, bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogę być razem z moją rodziną, z siostrą. I chciałem powiedzieć o takiej jednej sytuacji, bo dzisiaj mamy taki dzień, że sporo osób się pewnie wczoraj czy przedwczoraj żegnało z innymi. Ja chyba 2 tygodnie temu żegnałem się ze swoją rodzinką, bo musiałem pojechać pod Warszawę na 3 dni. Zawsze jest to taki moment dla mnie pełen emocji, te pożegnania. I moja córka chyba o tym dobrze wie. I nie chciała, żebym bardzo tęsknił. I narysowała mi taką piękną kartę. Napisała, jak mnie bardzo kocha, że będzie tęsknił, żebym miał ją ze sobą, żebym pamiętał o niej, żeby mi było troszeczkę lżej. Zrobiła mi taki prezent przed wyjazdem. I wiecie, to było naprawdę, naprawdę bardzo ważne dla mnie. Można sobie pomyśleć, że no, dziecko uczucia. Tak, ale to było bardzo ważne. Ja myślę, że te takie momenty, kiedy się żegnamy z bliskimi, są dla nas bardzo ważne. W tych momentach wypowiadamy słowa istotne. Nie mówimy wtedy raczej o takich błahych rzeczach, mało istotnych. Raczej skupiamy się na tym, co jest bardzo ważne. Może wcześniej czegoś nie powiedzieliśmy, a powinniśmy to byli zrobić i wtedy to mówimy. Przekazujemy sobie może jakieś instrukcje. No nie wiem, teraz na przykład jak wasz pastor Remigiusz wyjechał, być może z kimś rozmawiał wcześniej i mówił: słuchaj, mnie nie będzie, ale zróbcie proszę to, to i tamto, a o tym nie zapomnijcie, a o tamtym nie zapomnijcie. Czy żona do męża, czy mąż do żony, kiedy się rozstają. Kochanie, tylko pamiętaj, zrób to, bo to jest ważne. Nie zapomnij o tym, bo to jest istotne. Nie ma wtedy czasu na wielkie dywagacje, tylko w krótkich, żołnierskich, można powiedzieć, słowach mówimy: zrób to, pamiętaj o tym, nie zapomnij o tamtym. Tak wyglądają takie zwykłe pożegnania. A co w sytuacjach, kiedy pożegnania są poważniejsze? Kiedy ktoś wyjeżdża na długo, na bardzo długo, a może ktoś już odchodzi z tego świata, i wie o tym, i się żegna ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, z żoną czy z mężem. I to jest ostatnia ich rozmowa. I wtedy naprawdę skupiają się na najistotniejszych rzeczach. Nie mówią o głupotkach. Mówią o tym, co jest naprawdę ważne. A czasami może milczą, ale mają w głowie coś, co jest najistotniejszego. Bardzo często jest to po prostu miłość. Tak wyglądają właśnie pożegnania. Są istotne, są bardzo ważne. Są to momenty w naszym życiu, o których się pamięta długo. Niełatwo jest zapomnieć o tych chwilach. I chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie poszli pod krzyż. Bo na tym krzyżu nasz Pan Jezus powiedział kilka słów. Bardzo ważnych, istotnych słów, zdań, o których powinniśmy pamiętać, być może wziąć do siebie, wziąć do swojego serca. To był moment, w którym już nie było czasu na wielkie kazania, płomienne kazania, które Jezus wygłaszał. Nie było już czasu na takie mowy, nie było czasu na przypowieści, na podobieństwa. To były ostatnie chwile, kiedy Jezus tam był, oczywiście przed swoim zmartwychwstaniem. To były ostatnie minuty, godziny, w których Jezus mógł jeszcze coś powiedzieć, mógł jeszcze coś przekazać tamtym ludziom, może nam. Pójdźmy pod ten krzyż i zastanówmy się, co Jezus nam zostawił.
Ktoś może teraz zadać mi takie pytanie, bracie, ale wchodzimy w taki okres Adwentu, my tutaj się szykujemy do świąt Bożego Narodzenia, a Ty chcesz nas brać, zabierać pod krzyż. Tak, chcę iść pod krzyż, bo chcę zawsze pamiętać, że ten czas wspominania Bożego Narodzenia to jest czas przypominania sobie, że przychodzi, że przyszedł na świat Król Chwały, potężny Król Chwały, który przyszedł w jakimś celu i zrealizował ten cel właśnie na krzyżu. Pamiętajmy o tym, nie dajmy skomercjalizować tych naszych świąt. Niech one się nie ograniczają do pięknych choinek, może ozdób, do kolacji z rodziną, z bliskimi, do prezentów. To są piękne rzeczy, naprawdę, ale to nie jest sedno. Pamiętajmy, że wspominamy przyjście na świat Króla Królów, Panów, Króla Chwały, potężnego Króla. Chodźmy pod ten krzyż. Chodźmy pod krzyż, zobaczmy, co Jezus chciał nam w tych ostatnich momentach przed swoją śmiercią powiedzieć. Będziemy czytać naprawdę bardzo krótkie fragmenty, bo jak już mówiłem, to nie był moment, kiedy Jezus głosił kazanie, czy mówił o przypowieściach. To były momenty, w których Jezus mówił krótko, rzeczowo, konkretnie. I zacznijmy od fragmentu z Ewangelii Łukasza, z 23 rozdziału, 34 werset. Łukasz 23, 34. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Te słowa Jezus wypowiedział, kiedy był już na krzyżu, kiedy zaczęło się, kiedy rozpoczęła się kara, którą Jezus wziął na siebie. I tam byli ludzie, którzy go zabijali. I Jezus wtedy mówi do swojego Ojca: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przeczytajmy troszkę dalej, kto był pod tym krzyżem, do kogo być może mówił Pan Jezus tam pod tym krzyżem. W 35 wersecie przeczytamy: lud stał i patrzył, a jeszcze wcześniej widzimy o żołnierzach, oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Czy byli ci żołnierze, ci oprawcy. Dalej, lud stał i patrzył, a przełożeni nie oszczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje siebie, jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Oni też tam byli. Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali: jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widniał bowiem nad nim napis: to jest król Żydów. I zastanawiam się, kogo Pan Jezus miał wtedy na myśli. Za kim wołał do Ojca? Za kim wołał do Ojca, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tam pod tym krzyżem było przecież wiele grup. Najbliżej była ta grupa egzekucyjna, żołnierze garnizonu rzymskiego, którzy wykonywali rozkazy. Gdyby nie wykonali tych rozkazów, oni sami by zostali zabrani. Oni mieli zadanie przybicia do krzyża Jezusa i nie tylko. Robili to z gorliwością, ponieważ taki dostali rozkaz. Byli zaangażowani, ukrzyżowali Króla Chwały. Czy to o nich mówił Pan Jezus? Czy to za nich wstawiał się u Ojca: przebacz im? Były też inne grupy. Może Jezus miał na myśli tych żydowskich przywódców religijnych, tych, którym tyle z nimi tak wiele razy rozmawiał i przekonywał ich,
pokazywał im, mówił, kim jest, ale oni nie rozumieli. Nie potrafili zrozumieć tego, z kim mają do czynienia, kto do nich mówi. I usiłowali go zabić. I osiągnęli swój cel. Może o nich mówił Jezus: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A może chodziło Jezusowi o rzymskich przywódców politycznych, którzy wraz z całym narodem żydowskim chcieli zabić Jezusa, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale w 27 wersecie. Zeszli się bowiem naprawdę w tym mieście przeciw świętemu słudze Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami Izraela. Tam byli Żydzi, tam byli poganie, tam byli Rzymianie. Może to o nich mówi Pan Jezus: Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. A dzisiaj? Czy dzisiaj ludzie wiedzą, co czynią? Czy dzisiaj ludzie wiedzą, co mówią? Czy ludzie wiedzą, co mówią, kiedy oskarżają na przykład chrześcijan o bycie nietolerancyjnymi? Czy wiedzą, co mówią, kiedy ogłaszają, że prawda nie istnieje, że każdy może mieć swoją własną prawdę, swoją własną wersję z rzeczywistości i każdy musi to uszanować, bo najważniejsze jest to, co oni myślą, co oni uważają, co oni czują, a ty masz to tolerować, bo to jest ich prawda. Nie ma żadnej obiektywnej prawdy. Jest ich prawda i oni mają do tego prawo. Czy oni wiedzą, co mówią? Kochani bracia, siostry, a czy my wiemy, co mówimy, kiedy próbujemy siebie sami usprawiedliwiać? Kiedy nazywamy nasze grzechy potknięciem, pomyłką, zbłądzeniem? Tak trywializujemy to. To nic wielkiego. No pomyliłem się, może powinienem inaczej zrobić. No trudno, zbłądziłem, ale jest okej. Zmniejszamy ciężar tkwiący w słowie grzech. A to są te rzeczy, które wbijały się w ciało naszego Pana Jezusa jak gwoździe. A my to trywializujemy. Czy wiemy wtedy, co mówimy? Czy wiemy wtedy, co robimy? Wszystkie te grupy, włącznie z nami, biernie pomagały ukrzyżować Jezusa. Wszyscy jesteśmy winni. Wszyscy ukrzyżowaliśmy Jezusa. Kto ukrzyżował? Ja, ty, te grupy, które były pod krzyżem. Grzech tego świata ukrzyżował Jezusa na krzyżu. I to za nami Jezus wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To prawda. Nie wiemy, co czynimy. Oni nie wiedzieli. Świat nie wie, co czyni. To jest nasz grzech. Ale Jezus okazuje tą miłość. On chce przebaczenia dla nas. On woła o miłosierdzie. On tak nas kocha, że wybacza nam. A Ojciec wybaczyć chce nam również to, że to my przybiliśmy Jego ukochanego Syna do krzyża. Jaka wielka to jest miłość naszego Boga do nas. Bóg chce nam wybaczyć nawet tą zbrodnię, największą zbrodnię, przybicie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa do krzyża. To my zrobiliśmy, a Bóg chce nam to wybaczyć. Jan powtórzył w swoim liście tą prawdę, kiedy napisał: jeżeli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest On i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ojcze, przebacz im, bo
bo nie wiedzą, co czynią. Kolejnym cudownym słowem, które powiedział Jezus na krzyżu, było słowo łaski. Obietnica złożona nawróconemu łotrowi, który wisiał na krzyżu obok. Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Czytamy to w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, w 43 wersecie. Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Jakie piękne słowa dla kogoś, kto zaraz ma się pożegnać z życiem. Dziś będziesz ze mną w raju. Jakie piękne słowa dla kogoś, kto jest winny, kto zna ciężar swojej przewiny, kto wie, że był grzesznikiem, kto wie, że zasługuje na karę, przyjmuje tą karę. Kara na nim jest wykonana, bo on wisi na tym krzyżu i on wie, że jest winny. I co słyszy? Będziesz dzisiaj ze mną w raju. W tamtym momencie chyba nie było piękniejszych słów, które ten człowiek mógł usłyszeć, niż te. Ty będziesz dzisiaj ze mną w raju. Czy myślisz, że jesteś w jakiejś trudnej sytuacji? Że może bardzo nagrzeszyłeś? A może znasz kogoś, kto jest w tak tragicznej sytuacji, tak nagrzeszył, wie, że jest winny i boi się kary i czeka na karę? Weź go pod krzyż. Zabierz tego człowieka pod krzyż i pokaż mu tego łotra, który tam wisiał. Tego łotra winnego, tego łotra ukaranego, który zasłużył na tą karę. A później pokaż Jezusa. Wystarczyło, że był Jezus obok, aby otrzymać obietnicę życia wiecznego. Bo kiedy jest obok ciebie Jezus, nie ma tak olbrzymiej winy, która mogłaby pokonać tą miłość Jezusa. Jezus jest potężniejszy. Jezus jest potężniejszy od wszelkiego zła, które ktoś mógłby uczynić, które uczynił. I ten człowiek wie, że uczynił wiele zła. I wyrok na jego ciele jest już wykonany. Tam już nie ma odwrotu. Ale co z wyrokiem na duszy? Wyrok na duszy nie zostanie wykonany, bo jest Jezus. Bo jest Jezus, który bierze na siebie to. Obok, wisi na krzyżu i godzi się umrzeć, aby ten łotr mógł być razem z nim w niebie. Tego samego dnia. Żaden człowiek nie jest pozbawiony nadziei na odkupienie. Żaden człowiek, w którego duszy wciąż tkwi bojaźń Boża. I to zrozumienie, żeby przyjść do Jezusa, bo On, pomimo tego, że wisi na krzyżu w tamtym momencie i wydaje się, że On nic nie może, to On jest Królem Chwały, potężnym Bogiem i może uratować wieczność tego grzesznika, tego złoczyńcy wiszącego obok, który wyznaje swój grzech. On jest tak potężny, że nic go nie jest w stanie powstrzymać. Nawet krzyż, nawet śmierć, którą pokonał. To jest właśnie nasz Pan. To jest właśnie nasz Bóg, nasz Zbawiciel. On jest tak potężny. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. To jest piękna prawda, którą na krzyżu pokazał Jezus. Że każdy, kto wezwie imienia Pana, czy ten złoczyńca miał wtedy czas, żeby trochę naczynić dobrze? Żeby postarać się zapracować na niebo? Czy on miał czas przejść przez jakieś rytuały kościelne? Nie wiem, jakiekolwiek. Czy miał czas, żeby stanąć na rogu i głosić? Tam na nic już nie było czasu. On miał minuty życia. On nic nie mógł zrobić. Ale on nic nie musiał zrobić, bo wszystko, co potrzebne, zrobił Jezus, a on przyszedł do Jezusa.
I to wystarcza. Przyjdź do Jezusa, jeśli potrzebujesz ratunku, jeśli potrzebujesz zbawienia. To w Jezusie i tylko w Nim go to znajdziesz. Nie we własnych staraniach, nie we własnych uczynkach, nie w rytuałach. Te wszystkie rzeczy są piękne. Jesteśmy powołani do dobrych uczynków, do czynienia dobra. Owszem, tak, ale to nie one cię ratują. To Jezus cię uratował. I dlatego ty teraz czynisz dobrze, bo masz tą łaskę, bo Jezus cię uratował. Chwała Panu za to, jaki jest dobry, jak wiele wybacza. Wystarczy przyjść do Jezusa ze swoim grzechem i oddać Mu ten grzech. Następnie zwrócił się do matki swojej. To możemy przeczytać w Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w wersecie 26, 27, Jana 19, 26, 27. Zwrócił się do matki: kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia: oto twoja matka. Siostry, bracia, kto z was do swojej mamy mówi kobieto? Chyba się nie przytrafia tak. Raczej nie mówimy do swojej mamy kobieto. A tutaj Jezus mówi kobieto. To jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Takie troszeczkę dziwne. Dlaczego Jezus mówi do swojej mamy kobieto? Dlaczego nie mówi mamo? Przecież Maria jest matką Jego. Jest matką. Ale to był moment, w którym Maria powinna zacząć, jeśli wcześniej tego nie zrobiła, widzieć w Jezusie już nie tylko swojego Syna. Ona powinna zacząć myśleć o Jezusie jako o swoim Panu i Zbawicielu. Panu i Zbawicielu, nie tylko jako swoim Synie. Bo wiecie, tak jak przed chwilą mówiliśmy o tych grupach, które zabiły Jezusa przez swój grzech. Maria jest w tych grupach również. I ona też potrzebuje ratunku od Jezusa. I Jezus mówi do niej: kobieto. Ale też widzi pewne potrzeby, takie, można powiedzieć, zwyczajne ziemskie troski. Jezus był dla niej wsparciem. Bardzo dużym zapewne. Teraz on wie, że ona zostanie sama. Że będzie potrzebowała pomocy. Takiej zwykłej, ziemskiej pomocy. Jak to kobiety, mężczyźni, samotni czasami potrzebują. Ludzie generalnie czasami potrzebują pomocy. Jezus wie, że Maria, jego matka, będzie takiej pomocy potrzebowała. I mówi do ucznia, do Jana: oto matka twoja. Po to, aby on się nią zaopiekował. Dostrzega pewną potrzebę i ją zaspokaja. Nie chce zostawić swojej mamy niezaopiekowanej. Chce, żeby otrzymała pomoc. Ale dlaczego od Jana? Zastanawialiście się, dlaczego Jezus mówi do Jana: oto matka twoja? No ale co z rodziną Marii? No gdzie oni są? Widzimy, że nie ma ich tam pod krzyżem w tym momencie. A przynajmniej nie tak blisko jak Maria czy Jan. Być może oni jeszcze nie uwierzyli. Być może oni jeszcze nie poszli za Jezusem. Może więzy krwi Jezusa są najważniejsze. Ja głęboko wierzę w to, że my, bracia, siostry, jesteśmy naprawdę braćmi, siostrami krwi, ale nie krwi naszej cielesnej. Jesteśmy braćmi, siostrami we krwi Chrystusa. I to są więzy o wiele silniejsze od wszelkich innych rodzinnych więzów.
Może to jest smutne czasami. Może chcielibyśmy, aby nasze rodziny, aby te więzy w rodzinach były też tak mocne. Cudownie jest, kiedy są powiązane więzy rodzinne z więzami braterskimi we krwi Chrystusa, ale często tak nie jest. Często wkraczamy w nową rodzinę, nawracając się, kiedy stajemy się uczniami Jezusa. Wchodzimy w nową rodzinę naśladowców Jezusa. I te więzy są bardzo silne. Myślę, że tutaj Jezus pokazuje nam to, jak bardzo istotne jest, żebyśmy się czuli jak w rodzinie. Jesteście moimi braćmi, jesteście moimi siostrami. Ja jestem waszym bratem i to jest dla mnie coś cudownego. Nie do przecenienia. To jest szczere, naprawdę. Chwalę Boga za to, że mogę być częścią tej wspaniałej rodziny. Cóż dalej Jezus mówi? W Marka 15:34. Oj, bardzo trudne słowa. Eloi, Eloi, lema sabachtani. Co w tłumaczeniu znaczy Boże mój, Boże mój. Dlaczego mnie opuściłeś? Wyobrażacie sobie to? Jezus, który całe życie kroczy ze swoim Ojcem. Jest tak silna więź między Nim a Jego Ojcem. Są jedno. W najtrudniejszym momencie życia Jezusa On zostaje sam. Ojciec Go opuszcza. Jezus jest sam w najtrudniejszej chwili Jego życia. Czy Ojciec Go przestał kochać? Absolutnie. Ojciec Go kocha, bo Jezus wykonuje wolę Ojca. Ojciec Go kocha, ale ponieważ Jezus zgodził się wziąć na siebie karę, Ojciec musi odejść. Bo karą za grzech jest nieobecność Ojca. I Jezus to odczuwa. I Ojciec zapewne też cierpi, kiedy musi odejść od swojego Syna, który potrzebuje taty w tym momencie, a zostaje sam. Kochani, i dzięki temu my nie będziemy musieli tego przeżyć. Dzięki temu, że Jezus zgodził się to zrobić, my nie będziemy musieli przeżyć nieobecności wieczności z Bogiem. My będziemy w wieczności z naszym tatą, z Królem, z naszym Bogiem, z Królem chwały, z Jezusem. Właśnie dlatego, że Jezus zgodził się zrobić ten krok, tak trudny krok. Jezus był Bogiem, ale był też człowiekiem i odczuwał wszystko to, co człowiek odczuwa. On odczuwał ten ból, to cierpienie. On odczuwał lęk, strach i tęsknotę za Ojcem, kiedy się okazało, że jest sam i woła: Tato, czemu jestem sam? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ale to było potrzebne, to było konieczne. On to zrobił dla nas. To słowo z krzyża wskazuje nam na cenę dokonanego zadośćuczynienia. Za tą cenę właśnie my jesteśmy wykupieni. Wysoka to cena. Dlatego tak bardzo ważne, abyśmy nigdy nie stracili z oczu tego momentu. Bo my nie będziemy musieli tego przeżyć, bo Jezus to przeżył. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Boże, za to, co zrobiłeś, abym mógł żyć. Jezus był też człowiekiem i dlatego woła: chcę pić. W Jana 19:28. Krótkie słowo, chcę pić, ale pokazuje właśnie, że On jest utkany z ciała, tak jak my. Jest Bogiem przedwiecznym, ale wziął to ludzkie ciało i On chce pić. On pokazuje, kim jest. Ale nie tylko, bo On pokazuje również, że wypełnione będą proroctwa. Wypełnione są też słowa z psalmu 22. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak korupa, a mój język przywarł do mego podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. Jest to opis człowieka.
Człowieka, który bardzo cierpi, rozpływa się we wnętrzu swoim, jego serce się rozpływa. Pamiętacie te rejony, no tam jest dosyć ciepło. Jezusowi chce się pić. On pragnie, jak człowiek. On pragnie. A wcześniej się nie napił, kiedy dali mu, kiedy chcieli dać mu wodę. Oni wtedy nie wodę, tylko wino. Oni tam do wina dodawali substancję, która miała chyba łagodzić te cierpienia, ale Jezus nie chciał, żeby cokolwiek było łagodzone. On chciał być w pełni trzeźwy. Chciał w pełni odczuwać to, co go czeka. Dlatego on wtedy odmówił, ale teraz jest spragniony. Pokazuje. W tych słowach pokazuje, jak bardzo cierpi. Jak bardzo my byśmy cierpieli, gdyby on tego nie zrobił. I zaraz potem woła, mówi, wykonało się. Ale co miał na myśli? Co się wykonało? Czy skończyło się to cierpienie? Mówi, że skończyło się cierpienie, już się wykonało. Wykonało się. Koniec pewnej epoki. Zaczęła się nowa epoka. Wykonały się proroctwa. Wszelkie proroctwa dotyczące Jezusa właśnie się wykonały. Ale wiecie, co najważniejszego się wykonało? Wykonało się odkupienie ludzkości. Wykupienie ciebie i mnie. Wykonało się. Jesteśmy już wolni w Chrystusie, bo się wykonało. To słowo mówi nam, że człowiekowi w tym momencie, w tamtym momencie, nie pozostaje już nic innego, jak wejść właśnie w te rezultaty ukończonego dzieła Chrystusa. Bracia, siostry, dług został spłacony. Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Ostatnie słowa. Słowa wypełnione wiarą. Wiarą w to, że wszystko zgodnie z wolą Ojca się wykonało i On w spokoju może złożyć swojego ducha. Że Bóg Ojciec przyjął ofiarę za grzech złożoną przez Jezusa, czego wkrótce dowodem miało być zmartwychwstanie. Po 3 dniach Jezus zmartwychwstał. Jezus przyszedł od Ojca i do Ojca wraca. Ale najpierw musiał fizycznie umrzeć. Te słowa mówią, że to Jego życie nie odeszło tak po prostu. Że to życie nie zostało Mu odebrane. Że On oddaje je z własnej woli. Z własnej nieprzymuszonej woli. Przecież gdyby chciał, do tego by nie doszło. Armia aniołów by za Niego walczyły i zdjęłyby Go z krzyża, gdyby tylko chciał. Ale On z własnej woli oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Tak. W krzyżu jest wieczne bezpieczeństwo. Idąc pod krzyż, możemy mieć pewność, że będziemy bezpieczni w Ojcu i że w Jego ręce będziemy mogli złożyć swojego ducha. To było kilka słów, które Jezus powiedział na krzyżu do nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj będziesz ze mną, niewiasto, oto Twój Syn. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Pragnę, wykonało się i Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Te wszystkie słowa są dowodem na to, jak bardzo Bóg nas ukochał i jak daleko posunął się, aby nas uratować, aby nas zbawić. I rozgłaszajmy tą nowinę wszystkim ludziom na tym świecie, wszystkim, kogo poznamy.
Przyprowadzajmy pod ten krzyż i pokazujmy, co Jezus dla nas zrobił, jaką miłością ukochał nas Bóg. Ale to jeszcze nie wszystko, kochani. Jak mieliśmy rozważać to Słowo Boże, to mieliśmy taką refleksję na temat pożegnań. Wiecie, ja często żegnając się, planuję wrócić do tej osoby i mówię do zobaczenia. Zawsze wiem, powinienem dodać, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli Bóg pozwoli, do zobaczenia. Ale często żegnając się, planujemy podobnie się zobaczyć z tą osobą. I tak samo Jezus, On nie powiedział nam żegnajcie. Jezus nam powiedział do zobaczenia. Bo Jezus wróci. Jezus powróci z mocą w chwale. Powróci, aby zabrać swój Kościół, aby z Nim być. Jezus powróci. I Biblia ostrzega nas przed brakiem czujności przed powrotem Jezusa. W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku do stworzenia. I śmieją się. Ale Jezus przyjdzie, bo Jezus nie pożegnał się z nami na zawsze. On wróci po swój Kościół, porwie nas. Będziemy z Nim królować po wieczne czasy, bo tak obiecał. W objawieniu czytamy. Mówi ten, który o tym zaświadcza. Tak przyjdę wkrótce. A oblubienica, co na to odpowiada? Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata. Chwała Bogu. Kochani bracia i siostry, powstańmy i uwielbiajmy, i dziękujmy, i wołajmy do naszego Boga, który dał nam zbawienie, który tak hojnie nas obdarzył łaską i który powróci do nas, abyśmy mogli z Nim w wieczności przebywać i żyć. Wznieśmy swój głos. Pana, Panów, Króla, Królów, Króla chwał.